Dobra, jest pan gotów? No... Niby tak. To świetnie, bo ja tu wdusiłem ten zielony przełącznik. Coś dupnęło i chyba poszło. Jezu, co poszło? No jesteś pan na wizji i fonii. Łożk... Witajcie. Czyli teraz ten czerwony można wdusić i kończymy? No jak kończymy? Przecież dopiero witajcie powiedziałem. No i tyle wystarczy. Co pan będzie pierdoły wygadywał? To wduszam. Nic pan nie wdusza, paszał won od mikrofonu. Bardzo wszystkich przepraszam, ale doktor Stasek jest wyjątkowo dzisiaj naładowany energią. Znajomy powiedział, że potem będzie mi się chciało jeść. Nie będziemy tu wnikać, co pan sobie zaaplikował. W każdym razie proszę niczego nie wduszać, nie gadać głupot i to, co najważniejsze, proszę mi tu butów nie ściągać, bo to zamknięte pomieszczenie i słabo tu z wentylacją. Postaram się, ale nie obiecuję. To niech się pan postara. A teraz, wracając do głównej treści, to chciałem się ponownie przywitać ze wszystkimi. Trochę mnie nie było, ale mam nadzieję, że nikt tego nie zauważył. No jak nie? A te maile? Telefony i osobiste Najścia o szóstej rano? Maile były z prośbą, żeby pana wy. żeby pan się nie pojawiał już więcej. No, o telefony w takim samym celu. A Najście to było raz i to do pana ktoś kulturalnie pukał, a nie do mnie. Pukał, ale butem i to tak, że wykopał mi dziurę w drzwiach. Przynajmniej pies będzie teraz wychodził sam na spacery, a nie fajdał na dywan. Pan to zawsze jakiś pozytyw znajdzie. Bo trzeba być pozytywnie nastawionym. Ja miałem cztery akwary, a teraz mam dwa i nie płaczę w kąciku. Bo od ilości zbiorników mądrości nie przybywa, tylko koszty rosną i kręgosłup się wykrzywia. No właśnie, były cztery i dwa zniknęły, jak to się stało? Cud! Jak z tym krzewem gorącym? Prawie, no ale nie zostały wzięte żywcem do nieba dla akwariów, tylko trafiły w ręce innych porządnych akwarystów. A propos nieba, to mam pytanie, czy po śmierci muchy tam trafiają? Panie, a skąd ja mam to wiedzieć? Myśli pan, że mam z niebem jakiś kontakt? Nie wiem, tak się po prostu zastanawiam, bo mi muchy zapaskudziły cały telewizor i sobie tak myślę, że tam by też srały na wszystko. Ja naprawdę nie wiem, co pan brał, ale pana przemyślenia są co najmniej niesmaczne. Ale widzowie nie lubią grzeczności. Taki mamy teraz klimat. Niech się pan za ludzi nie wypowiada i przestanie mi tu dupę zawracać. Ja tu próbuję powiedzieć, że mnie nie było, ale że wracam. Umyty, ogolony i wypachniony perfumą od chińskiego producenta podrób wonnych. Tak coś waliło właśnie, ale ja butów nie zdjąłem jeszcze. Były różne teorie spiskowe związane z brakiem nowych filmów. i różne różniaste. Ale o tym dowiecie się już wkrótce w najnowszej produkcji, która lada dzień pojawi się na kanale. Czekajcie, subskrybujcie i nie rzucajcie cegłami w okno.